Nów Księżyca dzisiaj, 2 marca, w środę, więc zapytajmy kart Tarota, co należy odciąć, wyczyścić, co negatywnego powinniśmy dzisiaj wyrzucić, wyczyścić z naszego życia. W Nów Księżyca robimy odcinanie, oczyszczanie. Zobaczmy, jakie wskazówki dadzą nam karty. Jeśli jest coś negatywnego w Twoim życiu, co Cię na przykład smuci, co Ciebie dołuje po prostu, co Ci daje duży balast, obciąża Cię właśnie lub powoduje to, że nie masz motywacji, powinnaś to odciąć, oczyścić. Witam serdecznie wszystkich w ten Nów Księżyca. Dzisiaj między godziną 18 a 19 mieliśmy właśnie ten Nów, gdzie możemy afirmować, medytować, oczyszczać się za pomocą neutralnej białej świecy lub szarej świecy. Proszę wszystkich nowych słuchaczy o subskrypcję mojego kanału, byście dostawali codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich filmikach z wróżbami, horoskopami, kartami anielskimi, tematami miłosnymi, rytuałami. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. Zapraszam oczywiście również wszystkich kochanych słuchaczy do komentowania moich filmików. Piszcie, czy te wróżby rezonują z Wami. Jak również zapraszam Was serdecznie do lajkowania. Jeśli pragniecie, bym powróżyła Wam prywatnie, napiszcie mi na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, a ja odpiszę Wam od razu, jakie są warunki tych wróżb. Oczywiście wróżby indywidualne, prywatne odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć prywatnych i konkretnych pytań dotyczących Waszych problemów. Zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz, kochani Państwo, z talii Tarota powróżę Wam na pytanie, co należy dzisiaj w ten Nów Księżyca oczyścić. Wybierzcie sobie przedmiot. Pierwsza grupa to kwarc cytrynowy i druga grupa to jest ametyst fioletowy. Wybierzcie sobie jeden z tych kamieni, jedną z tych grup i zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej, czyli kwarc cytrynowy, cytryn. I już widzieli Państwo, wypadły mi trzy karty. I w przełożeniu kart Tarota na dnie, na spodzie talii, mamy 7 kielichów. Co należy odciąć w ten Nów Księżyca dzisiejszy? Odciąć należy Twoje kompletne niezdecydowanie. Taką zmienność, niekonkretność, nie możesz się zdecydować, nie wiesz, czego chcesz, nie umiesz dokonać wyboru, wydajesz się niedojrzała, by podjąć jakąś decyzję. Tutaj też jest karta, że być może masz jakieś różowe, patrzysz przez różowe okulary, nie widzisz realnie tych spraw, nie umiesz racjonalnie podjąć decyzji, co jest dla Ciebie odpowiednie. Żyjesz jakby chwilą dzisiejszą, nie umiesz zdecydować się i planować na przyszłość. Masz dużo pomysłów, ale żadnego z tych pomysłów nie potrafisz zrealizować poprzez to niezdecydowanie. I właśnie tą przywarę, to niezdecydowanie powinnaś dzisiaj odciąć. W ten Nów Księżyca za pomocą świecy medytować, przy świecy proszę, oczyszczam swoje niezdecydowanie, odcinam
swoje niezdecydowanie. Chcę mieć konkretne decyzje, chcę podejmować racjonalnie konkretne decyzje, chcę wiedzieć, czego chcę. I odcinam swoje zwątpienie, niezdecydowanie. Tutaj chodzi o to, że cały czas czujecie się jakieś oszukane, niezadowolone, rozczarowane i przez to może nie boicie się, znaczy boicie się lub nie możecie właśnie podjąć jakiejś decyzji. I zobaczmy, co dopowiedzą karty, które mi wypadły. Król buław, królowa buław, wow, jakaś para. I 8 monet. Kochani, więc mamy parę. Jeśli chodzi o Twój związek, małżeństwo, romans, relacje, mamy tutaj parę. Czyli jesteś jakoś niezdecydowana, jeśli chodzi o partnera, nie wiem, małżeństwo swoje, relację swoją. Jesteś niezadowolona, rozczarowana, boisz się być może czegoś, nie umiesz się zdecydować, nie wiesz, czego chcesz, jesteś chwiejna, czy jesteś po prostu nie gotowa, by podjąć jakieś konkretne decyzje na przyszłość. Jeśli chodzi o relacje, bo mamy parę, mamy króla buław i królową buław, czyli to jest definitywnie para, czyli tutaj mamy rzeczywiście temat związku, temat jakiejś relacji. I teraz ta para tak naprawdę jest bardzo charyzmatyczna, aktywna, energiczna, działająca szybko, konkretnie, kreatywna, o dużym jakby ma duży pociąg seksualny. Ci partnerzy są charyzmatyczni, tak? Są zachwyceni wszystkim, umieją się zachwycić czymś, czyli zapalają się, tak? Do czegoś, mają różne cele, potrafią do nich dążyć odważnie. I tak powinniście się właśnie też zachowywać i podejmować szybko, konkretnie decyzje, dążyć odważnie do swoich celów, do realizacji tych celów, natomiast nie być ciągle wątpiącym. I tutaj 8 monet mówi o tym, że żebyście się nie bali podjąć decyzji i dźwigać konsekwencji tych decyzji, nawet jeśli wymaga to bardzo dużo pracy i wysiłku, ponieważ 8 monet mówi o dużym wysiłku, który trzeba włożyć w tą oto właśnie relację, tak? Trzeba wnieść dużo wysiłku, być może by zmienić swój charakter i by być konkretnym, konsekwentnym, racjonalnie podejmującym decyzje. I nie bójcie się tego, czyli odetnijcie dzisiaj w ten nów księżyca swoje niezdecydowanie, swoją jakby taką cechę jakby ciągle bycia niezadowolonym, niezdecydowanym, ciągle się wahać, ciągle się bać podjąć decyzję, ciągle się bać odpowiedzialności za te decyzje. Proszę to odciąć, bo tym szkodzicie sobie na pewno w tej relacji. Ta relacja musi być odważna, musicie się zapalać i nie tylko do siebie, ale również do swoich nowych pomysłów. Tak? I działać. Przede wszystkim buławy to działanie, szybka akcja, tak? Ogień, zapalanie się do różnych fajnych pomysłów, projektów. Dobrze, to była grupa pierwsza. Dziękuję grupie pierwszej, czyli wiecie już, co należy zmienić. I zapraszam grupę drugą, czyli ametyst. O, już mi wypadła od razu karta. Okej, wezmę ją od razu. Druga, dziękuję. Jeszcze jedną poproszę. Ups, dziękuję. Dobrze. Więc trzy karty już mamy i jeszcze popatrzymy teraz od razu na temat, co trzeba odciąć. Śmierć. Więc coś, co umarło, na przykład zakończone małżeństwo, zakończona relacja, zakończona przyjaźń, znajomość, zakończona praca, coś, co umarło,
proszę odciąć, proszę oczyścić, proszę zostawić, proszę zapomnieć. Czyli śmierć tutaj mówi o tym, że dzisiaj znów wszystko, co stare, wszystko, co minęło, co było, co zostało zakończone, odcinamy, oczyszczamy. Nie obciążamy się tym i nie smucimy się już tym. Dobrze? Loslassen, czyli zostawcie to za sobą. Weźcie pożegnanie i odetnijcie się od tego. Odetnijcie się dzisiaj, wnów księżyca. To jest właśnie dzień do tego specjalny. I przez 7 dni po dzisiejszej pełni możecie powtarzać rytuał i odcinać się codziennie przez 7 dni od tych starych rzeczy, które Was obciążają, które Wam nie służą. Czyli od przeszłości, która Was psychicznie, mentalnie, emocjonalnie obciąża. I mentalnie. Proszę się dzisiaj odciąć. I coś zakończyć. Niech to umrze śmiercią naturalną na zawsze. Dobrze? I poprzez to, że dzisiaj oczyścicie i zamkniecie ten stary rozdział, otworzy się coś nowego. Przyjdą nowe sprawy, nowe projekty, nowi partnerzy, nowe związki, nowe pomysły. I zobaczmy teraz właśnie, co dopowiedzą nam trzy karty Tarota. Neun Münzen, czyli 9 monet. 9 monet mówi o szczęściu w miłości. O czymś, co przyjdzie, jakieś bogactwo przyjdzie do Ciebie, czy finansowe, czy zawodowe, czy miłosne, czy uczuciowe, jakieś bogactwo, które nadejdzie, jeśli zamkniesz te stare sprawy, tak? Przyjdzie na przykład wygrana, możecie w czym coś wygrać, tak? Oczywiście wygrać nie tylko chodzi o wygraną w totolotka, tylko wygrana też być może, nie wiem, no mówimy szczęście w miłości, tak? Być może poznacie na przykład kogoś, kto będzie tą wygraną już, tak? I będziecie mogli ujrzeć wtedy, jeśli zamkniecie to stare, oczyścicie, odetniecie to stare, ujrzeć nowe szanse, nowe możliwości na sukces. Wszystko jedno w jakiej dziedzinie, tak? Powiedziałam już, zawodowej, finansowej, czy prywatnej, czy właśnie miłosnej. I tutaj mamy cesarza. Cesarz i trzy monety, wow. Czyli tak, cesarz. Może tutaj nadejść ktoś, jakaś osoba, czyli jeśli otworzy się nowa perspektywa, nowe pomysły, czy nowa znajomość, to może ktoś się pojawić tutaj, kto jest bardzo władczy, konkretny, silna osobowość, jakiś nowy mężczyzna, tak? Kto jest bardzo odpowiedzialny, kto da Ci bezpieczeństwo i silną relację, silne partnerstwo, długotrwałe partnerstwo i będzie chciał się z Tobą związać. I tutaj będziesz podziwiana w tej relacji. Trzy monety mówią o podziwie, tak? O respekcie, o szacunku przez tą osobę, którą poznasz. Jeśli nie chodzi Ci o sprawy emocjonalno-miłosne, to otworzą się nowe perspektywy zawodowe i tutaj tym cesarzem może być Twój nowy szef albo ktoś po prostu bardzo ważny tutaj w tej nowej pracy, czy tak, czy w jakimś nowym miejscu, gdzie będziesz na przykład, dostaniesz awans, czy i tutaj ta osoba będzie Cię bardzo w pracy podziwiać, chwalić, tak? Ale warunkiem tego, byś miała ten sukces, byś miała nowe sprawy, nowych ludzi, nowe, nie wiem, finanse, tak? Szczęście w finansach, nową wygraną, nowe kontakty, czy nową znajomość, nową miłość. Warunkiem tego, że zostaniesz doceniona, pochwalona, warunkiem jest, byś zamknęła, oczyściła, odcięła w ten nów księżyca stare sprawy, które Ci nie służą i są już niepotrzebne. Zostaw je za sobą. Takie rady dostali Państwo dzisiaj od kart Tarota z okazji nowiu księżyca. Czyli odcinajcie te sprawy. Dziękuję dwóm grupom, dziękuję słuchaczom i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do komentowania i do lajkowania oraz na wróżby prywatne. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.